Hejka, hejka i widzimy się ponownie. Kolejny haul zakupowy. Dzisiaj pokażę Wam kilka rzeczy. I pierwszą rzeczą jest puder z Art Deco, który dla mnie jest po prostu bronzerem, bo jest, został taki ciemny odcień, ale ponieważ cena była bardzo mała, to go kupiłam i będę miała jako bronzer, ponieważ również miałam nic z firmy Art Deco, więc byłam ciekawa, co to takiego, jak będzie się trzymał w ogóle. Kolejną rzeczą z Art Deco jest korektor w sztywcie. Tak wygląda, jaśniutki, kremowy. Trzeba go naprawdę dobrze rozetrzeć, żeby się trzymał, ale trzyma się dosyć długo. Cienie Revlona, poczwórne cienie, idealne do smoki. Jeszcze nie używałam, więc nie wiem, jaka będzie moja opinia. Może zrobię test na żywo, zobaczymy. No i mamy dwie rzeczy z... to znaczy z pupy. Oczywiście pierwszą rzecz jest cień z lustereczkiem, z pacynką i jest to taki cielisty cień, także bardzo fajny, mega jest napigmentowany, dlatego się na niego skusiłam, no i oczywiście był w promocji. Drugą rzecz z pupy. Wracając do szminki, bardzo mocny kolor, nie wiem, czy go kiedykolwiek użyję, ale może gdzieś do ekstremalnych makijaży albo do ekstremalnych wyjść. Skusiło mnie opakowanie, cena, ponieważ opakowanie wygląda tak, zrobimy tak, a tu jeszcze mamy lusterko. No i przede wszystkim gramatura też jest spora, także naprawdę jestem zadowolona z tych produktów. To było na tyle. Szybki haul zakupowy, kilka rzeczy. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapki w górę, komentujcie i się widzimy w kolejnym filmiku. Cześć!